son of a gifted. Ay, reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in soon. Siema, z tej strony Kuba, Ameryka Cars. Odcinki ze mną na kanale będziecie oglądać w każdą środę, a tymczasem zapraszam Was na test małego, złośliwego zwierzaka zjadającego Mustangi, Chevrolet Camaro SS. Przed Wami szósta generacja Chevroleta Camaro, produkowana od roczników 2015 do 2023 roku, do grudnia dokładnie, ponieważ niestety zakończyli już produkcję tego samochodu. Niestety bez bezpośredniego następcy, no ale cóż zrobić, ekologia i te inne takie rzeczy. Chevrolet Camaro, samochód jaki jest, każdy widzi, dość znany, amerykański, może nie muscle car, ale pony car, ze względu na to, że od samego początku był to pony car. Jego bezpośrednim konkurentem był Ford Mustang. Od 65 roku Mustang został wypuszczony, a w 66 roku wyszedł Chevrolet ze sloganem reklamowym bardzo sławnym, czyli małe, złośliwe zwierzę pożerające Mustangi. No i przy okazji też taka jedna ciekawostka. Camaro z języka francuskiego oznacza kumpel. Po prostu ten samochód ma być Waszym kumplem, towarzyszem do jazdy i dodawania pozytywnych emocji. Prezentowany egzemplarz mamy z rocznika produkcji 2019 z silnikiem 6,2 litra. O mocy 455 koni mechanicznych. Wersja wyposażenia 2SS, czyli tak jakby można powiedzieć, że najbogatsza w tym silniku. Mamy tutaj założony przód od wersji ZL1. Jest on zdecydowanie bardziej agresywny, aniżeli zwykły przód. I przy okazji, też taka jeszcze kolejna ciekawostka. Tutaj mamy Chevroleta Camaro z 2018 roku. Na tym przodzie takim właśnie, takim trochę kontrowersyjnym, ze względu na to, że w kwietniu 2018 roku Chevrolet zaprezentował ten samochód, no i ten przód był na tyle kontrowersyjny, że klienci powiedzieli nie, tak być nie będzie, pałka się przegła, ten przód jest brzydki i my tego kupować nie będziemy. Chevrolet poszedł po rozum do głowy i w maju 2019 zaprezentowali już kolejny, nowy przód, który sprzedawał się już znacznie, znacznie lepiej. Nasz egzemplarz jest wyposażony w hamulce Brembo, czterotłoczkowe, naprawdę bardzo dobrze dają radę. Zakrywa je 20-calowa felga z oponą w rozmiarze 2,4, 5, 40, 20. Mamy tutaj zupełnie zrestylizowane tylne lampy na białym kloszu, czego ja jestem osobiście gigantycznym fanem. Bardzo lubię lampy na białym kloszu. No i przedstawiają nam się tutaj cztery końcówki układu wydechowego, z których wydobywa się naprawdę piękny dźwięk. Mamy tutaj taką delikatną lotkę. De facto nie wiem, czy ona coś daje, ale na pewno daje do wyglądu. Taka lotka na pewno plus 30 koni minimum, tak mi się wydaje. Linia tego samochodu jest taka bardzo klasyczna, bardzo retro. Tutaj mamy takie podbicie. No i nawiązuje to do pierwszej generacji Camaro z 66 roku. No i według mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze to wygląda. Tylną oponę mamy o szerokości 2,7, 5, 30, 5, 20. Jakoś to tam to moc tych 455 koni przenosi. Można to zamontować jeszcze szerszą felgę o szerokości 11 cali ZL1 na oponie 305, 315. Nadkola praktycznie zmieszczą w tym samochodzie wszystko. Mamy tutaj też taki lekki, delikatny dyfuzorek fabryczny. Na pewno coś to daje, nie? Wydaje mi się, że z zewnątrz, jaki ten samochód jest, każdy widzi. Bardzo znany samochód, więc zaproszę Was tym razem do środka. Zapraszam Was w bynajmniej nieskromne progi Chevroleta Camaro SS 2019 roku. Włączymy sobie zapłon, żeby się pobawić troszkę tymi systemami infotainment, które akurat w tym samochodzie są dość pokaźne. Przyłożę sobie tylko tą kartkę, o, jakby ktoś był zainteresowany na sprzedaż auto 219 900, do delikatnej negocjacji lub leasingowania, kredytowania zapraszamy serdecznie. Co my tu mamy z tych systemów i komfortowych rzeczy? Mamy grzane i wentylowane fotele kierowcy i pasażera. Z tyłu no niestety nie za bardzo mamy w ogóle co wentylować i grzać, bo tam są dwie ławeczki, na które najwyżej wsiądą dzieci i to bez nóg. 10-biegowa automatyczna skrzynia biegów, która działa naprawdę, mimo tego, że ma 10 biegów, to się nie gubi, działa naprawdę bardzo w porządku. Ekran dotykowy, który działa naprawdę fajnie, można powiedzieć, że jak w telefonie. Jakaś klawiatura do połączenia z telefonem, ostatnie jakieś kontakty, telefon, tego typu rzeczy. Główne menu. Tu jest tak zwane nagłośnienie bez butów, czyli Bose. I gra naprawdę też bardzo dobrze. No możemy się połączyć z Bluetoothem, mamy Apple CarPlay, Android Auto, także do wyboru, do koloru, czego dusza zapragnie. Mamy nawigację, klimatyzacja wyłączona, ale na szczęście tutaj mamy, zostawili nam inżynierowie Chevroleta fizyczne przyciski, co jest dzisiaj naprawdę dość nieoczywiste.
żeby sobie fizycznie przyciskami zmieniać ustawienia klimatyzacji. Mamy jakieś oświetlenie wnętrza, ambientowe, o kurwa, ile tu jest kolorów. Zostawimy sobie różowy, tak, żeby było dobrze. Mamy nawet Alexę z Amazona, o dziwo. To jest bardzo mała, bardzo mało znana rzecz w Polsce, ale naprawdę zajebista. To jest coś tego typu szeregu jak Siri w Apple'u, tylko o wiele bardziej rozbudowane. Na przykład, nie wiem, możemy Alexie powiedzieć: Alexa, turn on the air conditioning, no i air conditioning zostanie nam włączony lub też wyłączony, zależnie jak jej powiemy. Wydaje mi się, że to na tyle było, jeśli chodzi o system infotainment. Mamy tutaj taką nietypową rzecz jak nawiewy z dołu. To jest właśnie fajne w Camaro, takie nietypowe. Tutaj się przestawia zimno, tutaj się przestawia ciepło, dwusterfowa oczywiście klimatyzacja automatyczna. Tu się zamyka, otwiera, nakierowuje na lewo, na prawo, do góry, na dół, do tyłu, do przodu, gdzie tak tylko chcecie. Mamy tutaj okno dachowe, czyli tak zwany szyberdach. No normalnie możemy sobie patrzeć na gwiazdki z dziewczyną sobie jadąc na przykład. Co my tu jeszcze mamy? Łopatki do zmiany biegów w naszej 10-biegowej automatycznej skrzyni. Jakaś tam wielofunkcyjna kierownica, oczywiście podgrzewana. Mamy tutaj w tym samochodzie aktywny tempomat. Przyciski są od tego również na kierownicy. No i co my tu jeszcze mamy? Wyświetlacz typu head-up. To jest bardzo takie, można powiedzieć, wygodne rozwiązanie. Wiecie, zobaczymy sobie jeszcze, jak to wygląda sprawa ze schowkami, bo Amerykanie bardzo dużą wagę do tego przywiązują. Cup holdery są dwa. Jeden na jakąś małą puszkę jakiegoś Tigerka, drugi na bardziej na Monsterka. Otworzymy sobie schowek, do którego schowamy tak naprawdę niewiele. Mamy tu jakieś wejście USB na kartę SD do muzyki. Schowek normalny na rękawiczki. No powiedzmy, że... No dobra, jest. Po prostu jest. Mamy tu jakieś lusterko dla naszej pani, żeby mogła sobie poprawić makijaż lub też naszego, nie wiem, chłopaka, czy kogokolwiek tam chcecie. Elektrycznie ustawiane fotele. Po stronie pasażera też mamy elektryczny fotel. No i mamy tutaj takie fajne inkrustacje czarno-białe. Białe przeżycia. Biała skórzana tapicerka, podgrzewana, wentylowana, jak mówiłem wcześniej. No i fajnie wyglądające czerwone logo SS. No i co, wydaje mi się, że dość tego pierdzielenia. Trzeba przejść do mięsa, czyli trzeba byłoby się tym samochodem przejechać. Także zapraszam Was na krótką rundkę. Ale on jest zwarty. Dobra, prowadzimy sobie Camaro SS z 19 roku i powiem Wam szczerze, ja tutaj dużo, wybaczcie mi za te porównania, ale będę dużo porównywał do Challengera, ponieważ nimi się już troszkę najeździłem i po pierwszych przejechanych kilometrach, czyli około 2,5, 2,4 będąc jakby bardziej dokładnym, no to jest zupełnie inna jazda. Ten samochód jest o wiele bardziej zwarty, jest o wiele bardziej przyczepny, jest o wiele bardziej bezpośredni układ kierowniczy. To jest po prostu jakaś, to jest jakaś dziwna rzecz jak na amerykański samochód. Bo układ kierowniczy w Challengerze był taki gumowy. Czuć w tym było, że to jest jednak kanapa, a to jest zupełnie inna jazda. To jest naprawdę samochód sportowy. Normalnie można sobie tym samochodem jeździć. To nie ma gadania. Tylko że trzeba sobie powiedzieć jedno. To jest samochód o wiele bardziej... o wiele bardziej bezkompromisowy jak Challenger. To jest naprawdę czuć, że to jest samochód sportowy, że to nie jest taki cruiser powolny jak Challenger. Znaczy nie można, ostatnie co można było powiedzieć o Challengerze, to że jest powolny. Ale powiem szczerze, jestem pod wrażeniem totalnym tego samochodu. Jest świetny. Naprawdę mógłbym takim jeździć. Dobra, ale to wypadałoby zobaczyć, jak to się zbiera. Mamy tutaj troszkę mokro. Poza tym samochód jest na sprzedaż i wolałbym po prostu go nie rozjechać, mówiąc kolokwialnie. Tak reasumując, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego samochodu, jego prowadzenia, tego dźwięku w ogóle, tego, że ten samochód tak idzie od razu momentem obrotowym, bo to jest wielkie V8, 6,2 litra. Zobaczmy na tym trybie manualnym, co się będzie działo. Czy ta skrzynia dobrze zmienia biegi z łopatkami, czy nie? Zobaczmy. Praktycznie od razu jest reakcja na manetkę. Redukcja. Pięknie strzela z wydechu przy tych przegazówkach. Naprawdę ogień. Powiem szczerze, że ciężko mi się będzie rozstać z tym samochodem. Ciężko go będzie oddać na salon. Szkoda będzie, jak ktoś to kupi. No ale oczywiście odzywajcie się do nas w sprawie tego samochodu albo innych Camaro SS, które mamy.
Ewentualnie, jeżeli chcielibyście taki samochód sprowadzić, serdecznie zapraszamy. Bardzo chętnie Wam sprowadzimy i Camaro, cokolwiek tylko chcecie Wam sprowadzimy tak naprawdę. Także piszcie na podane w opisie maile, numery telefonów dzwońcie, piszcie na nas na social mediach. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Dawajcie nam lajki, żebyście widzieli nasze filmy, żeby YouTube Wam je proponował. No i oczywiście komentujcie, oceniajcie, przyjmiemy krytykę jakąkolwiek, chociaż nie za bardzo się do niej dostosujemy pewnie, ale przyjmiemy. A my tymczasem wracamy sobie na firmę odstawić furkę. No i trzeba będzie pracować dalej, importować dla Was. I jeszcze raz, pamiętajcie, jeżeli chcecie coś z nami sprowadzić, zapraszamy serdecznie. Nasze małe, złośliwe zwierzę pożerające Mustangi odstawione na firmę czeka sobie na konkretnego klienta. Może to będziesz ty, a może ty, a może ty. Mam nadzieję, że któryś z Was. Dzięki, trzymajcie się, na razie.